Szykujcie się, dzieciaki! Pogoda jest piękna, a przed nami cały dzień w siodłach. Jicha! Nie mogę się doczekać. Hej, Gwen, co robimy, jak dojedziemy na rancho? Nie przeszkadzaj. Chyba wypuszczę muchę na łowy. Potrenuję strzelanie. Widzieliście to? Nie, ale poczuliśmy. A, to było ekstra. Gwen. Mówię ci, że czytam! Spokojnie tam z tyłu. Widzę, że zaczyna was już nosić. Jesteśmy. Świeże powietrze dobrze wam zrobi. Tak, strzelaniny kowbojów, salony, dziki zachód czeka tuż za drzwiami. Woohoo! Dlaczego jest tak gorąco? Uciekaj do gruchota! Oto do środka! Gdyby prawdziwi kowboje was teraz widzieli, od razu by was wyśmiali. Ale fakt, jest całkiem ciepło. Upał! Hej! Hej, kowboju! Szklanki wody się nie napijesz? Fiu! Myślisz, że dziadek wytrzyma? Dzieciaki! Znalazłem przyczepę, która wygląda zupełnie jak gruchot. Właścicielka zaprasza na wycieczkę raptem 15 kilometrów. A najlepsze w tej wycieczce jest to, że nie musicie na nią jechać. Co? Tak! To jest Maxine. Jak tam, dzieci? Dobry. Też jeździ z wnukami po kraju. I oni też nie chcą jechać, więc zostaną tu z wami. Cieszycie się? Niańczenie dzieci! Zaraz, zaraz, dziadku. Nie martwcie się. Nie będziecie nikogo niańczyć. Wnuk Maxine się wami zajmie. Hej, chłopaki! Wchodźcie! To jest Ryan. Siema. A to mój mały słodziak, Simon. Nie macie nic przeciwko? Damy sobie radę, dziadku. Idź, idź, baw się dobrze. Odpocznij. Dziadku! Ale na pewno! Buziaczki, pa! Dobra, to pa! A, Ryan, Simon ma wypić sok, a potem drzemka. Inaczej was zamęczy. Ej, Ryan, w której jesteś klasie? Super zegarek! Mam pleca, który zmienia mnie w robota. Lubisz komiksy? Fajną, masz koszulkę. Hej, wiem, jak się pisze Mississippi. Nauczyć się? Dobra, Mississippi. Chcę zrobić magistra z geologii. A ty? Kim chcesz być, kiedy... Zamienimy się? Bo mnie już głowa rozbolała. Ben! Wow! Masz, przejdźcie się po lody czy coś, okej? Gorąco. Może lody to nie jest taki najgorszy pomysł, co? Ja tam wolę soczki. Gdybym mógł się zamienić w turbina, może bym się trochę schłodził. No to siup! Hej, a co to robi? Hej, chcesz coś ci opowiem? Babcia zabrała mnie do lekarza, bo miał...